Te, policjant, co ja jestem? Pies, to mam się tu uwęzić. Policeman, bo ja już tutaj siedzimy tu już kilka dni już tak naprawdę, może nas wypuścicie w końcu, co? Jakoś no tak, nie w sumie, no trochę, masz rację. No, jakieś śniadanie, bulwazaury i te inne, bo tak się wytrzymać się da tutaj, no. No, ja nie wiem, słuchaj, czy to jest ważne, czy no wypuść nas, no Jezus, no daj nam trochę oddychać, rozprostować nogi, wyprostować kolana, no. Teraz jest dwóch, spałem na podłodze. Ty, no właśnie, słuchaj. No bo jest jedno łóżko w tej celi, właśnie. A właśnie! Zgłaszam sprzeciw, chcę drugie łóżko w tej celi. Jeżeli mam tutaj siedzieć, to chcę drugie łóżko. Ale ty samowolnie tutaj przyszedłeś do tej celi. Nie samowolnie. To nie było samowolne. Polska policja mnie tutaj zamknęła. Kto ukazał? Polska policja. Polska policja. Dobra, to wypad z tej celi, wypad z tej celi. No nie, no daj mi tam łóżko, ja chcę być w obsydianowej, bo mi się te kolory bardziej podobają, ale po prostu daj mi tam łóżko, no bo nie mam. No. Nie ma szans, nie. No ale dlaczego nie, w ogóle jaki to ma, dlaczego nie? W sensie, jaki masz ten problem? Jakie masz ten problem? Niebezpieczne, bo wiecie co, bo ja się boję. Nie, bo wy za długo tutaj kombinujecie, No puść nas, no Jezus, dobra, daj nam, słuchaj. Proszę się mnie słuchać, ty słuchaj, no. Słuchaj, coś do jedzenia, to po pierwsze, primo, jedzenie. Tak, no, dobra, drugie, no co, jakie jest drugie? Łóżko nam daj. Łóżko? Nie, łóżko. Nie chcę tyle od ciebie, nie jestem własny na kasę. Łóżko, a ostatnia rzecz, którą masz dać, to święty spokój, można zostawić. O, i jeszcze, może frytki jeszcze od Nie tego. Frytki, ale szczerze, mógłbyś dać te łóżko, bo jest to słabe. Zamykacie nas w celi i każecie nas spać na jednym łóżku, nie? No to jest, kurde, akurat nieprzyjemna sprawa. Musicie się podzielić, no, ktoś. No nie podzielić, no. Nie, ja biorę łóżko, mnie to nie interesuje. No to nie weźmiesz tego. No nie bij mnie, no Jezus, nie zabijaj mnie, mam lowa, no. Czemu? No nie, co ty robisz? Jaki masz problem z tym, żeby tutaj łóżko było? Panie policjancie, ale jak tak ty jesteś więźniu? No bo słuchaj, no bo ja nie wiem, czy się Yeti zgodzi, no Yeti się może nie zgodzi na coś. No ale czemu? Ale to jest tylko łóżko, co to zmieni? Przecież to jest, kurde, a zresztą Yeti na pewno by się zgodził, bo to jest obsydianowa cela, no przecież my stąd nie wyjdziemy. Dobra. Tak. Godzina 9, wybił czas na śniadanie. Na stówkę idziemy. No, ale kto rozkazuje? To ty mi rozkazujesz, ty, czy ja rozkazuję? No puść nas za śniadanie, głodny jestem, mam dwa serduszka, no. Dobra, dwa serduszka, muszę to przetestować. No nie, chodźmy coś zjeść. Dobra, idę, oczywiście. Chodźmy coś zjeść. No, kurde! To nie ja. No zaraz zginę, mam półtora serduszka, z każdym ciosem jestem słabszy. No nie rób tego, no! Nie rób tego, no mam jedno serduszko, błagam was, no mam pół! Mam pół! Mam pół! Mam pół! No nie rób, no mam pół serduszka! Daj mi jedzenie! Daj mi jedzenie! Dobra. Ja nie mogę, co za ludzie. Nie! Dobra. Szybko. Dobra, już trudno, już nie da się rady, już mam trzy. Dobra, ej. Cio! Słyszycie taki głos? Jo! Rzuć taki. To dobiega stamtąd. Nie, tylko ci się wydaje. Chodź. Policjant! Nie idziemy, czekajcie, stop. Nie idziemy tędy. Dobra, palion. Poszło. No. Zostaw tego psa. Chodź tu. Nie masz wrażenia, że oni coś tam ukrywają? Przecież to jest... Słyszałeś to? Jakby coś ukrywali, widzisz pa... No co podglądasz, no? Spadaj stąd! Walić takich policjantów jak ty. Bo podglądasz. No właśnie, gdzie jest prywatność w tym więzieniu, kurczę? Zaraz to zgłoszę do prokuratury. Mi się to bardzo nie podoba. Prywatności nie ma, bo to jest nasze więzienie, a gdzie jest prokuratura? No, prywatności. No, ja chcę trochę prywatności w tym pokoju. Gadajcie se. Nie, tu nie ma w ogóle prywatności, no ja nie wiem, tu, jak się przestraszyłem, Boże święty, dobra, no, ale to było mocne, stary, dobra, słuchaj, mi się wydaje, że oni coś tutaj ukrywają we dwóch, bo to kurde, wagoniki, mamy wagonik, masz wagonik w celi, przecież właśnie, dobra, słuchaj, lecimy do celi, bierzesz wagonik i tam zjeżdżamy tam, stary, tylko musimy, ja odciągnę uwagę policjanta, ty weź wagonik i idź tam, ja tam zaraz do ciebie przyjdę, dobra? Dobra, robimy tak. Idę do góry. Dawaj. Panie policjancie, chcę zgłosić aferę na stówce. Zrzucę. Dobra. Chcę zgłosić aferę na stówce. Jaką aferę na stołówce? Dwóch łysych policjant się tutaj... Policjant Stolamus! Nie, dobra, chodź. Tfu na ciebie, pluję na ciebie. Biegnij tam do niego! Dobrze. Ej, co to miało być? Ty, 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 ty,
Co, przepraszam, nie mam przeprosin. Nie. Ej, co jest? Co ty tam robisz? Ej, O kurde! Dobra, ja wyjścia! Ja trzeba to! Halo! Co to robi drewno? Panie, chodź tu! Co to robi drewno? Nieważne, co cię to interesuje? No to mnie to interesuje, że tu tego drewna nie było, coś tam ukrywacie? Widzę to. Nie ukrywamy, nie, nic. No ja nic, patrz, Palion, drewno tu jest, tego nie było. A jak ciszę od razu? Dawaj. Nie, zostawcie to. Faktycznie. Posuń się, policjant. Nie, macie wrócić do celi. Chyba cię poroblokowało teraz, tak, weź nas za dużo. Już za dużo jesteście tutaj. Ej, za dużo... kurde, co jest? Ej, co jest? Ej, no co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Dobra, co ukrywacie za tymi drzwiami, bo mam tego dość. Były tu jakieś odgłosy, chcę sprawdzić, co jest za tymi drzwiami. Koniec tego. Nic tam nie ma. Jako więźniowie mamy też do tego prawo. Co to jest? Nie, błagam, naprawdę, tyle czat. Weź, no. Tyle... Ej, co to miało być? Zostaw, to jest tylko szafa grająca. No właśnie, chcemy trochę muzyki w naszej celi. Właśnie, chodź Palin, waszej celi, chodź. Właśnie, Yeti, chodź, bo mamy pytanie, chodź do naszej celi, dobra. Gdzie? No chodź, za nami, chodź. Bo mamy pytanie, bo ogólnie pan policjant Marek. Patrz, Marek, w ogóle jak się ładnie nazwałem, widzisz, tak całą nazwę. Chodźcie. O, pan policjant Marek, no. Chodźcie do naszej celi, tam gdzie jestem uwięziony z Palionem. Bo ogólnie wznosimy o to, czekajcie, jak tam się dostać. Wznosimy o nie to... Nie tędy, idź na dół, albo tu. O, no dobra, uspokój się. Wznoszę o akceptację drugiego łóżka w naszej celi. Yeti, co plus ty jeden. No, jak dla mnie to jest tragedia. Nie no, ja rozumiem, że plus jeden i że to są więźniowie, ale no co to ma być? Że no. W jednym łóżku... Wydaje mi się, że to dobry, że to jedyny dobry pomysł żaby, jaki już... Ej, no ale wypuść mnie! To jest obsydianowa ten. No widzisz? Widzisz, policjant? No, i co? Masz rację, dobrze, popełniłem błąd, nawet, miałeś rację. Palion, chodźcie. Dobra, druga sprawa. Wnoszę o naszej celi o skrzynkę z jedzeniem, ponieważ my się musimy... O nie. Ej, nie wyobrażasz sobie, co mam w ekwipunku teraz. No właśnie, nie wiem, co to... Ale zaraz się wymienimy tą informacją, dobra. Zaraz sobie zobaczymy. Nie, no nie zabijaj, nie wolno zabijać, tak? Ej, ustalmy też jakieś limity do zabijania, bo wy sobie, że to zabijacie. Idźcie stąd. Chcę porozmawiać z Palionem na osobności, wyjdźcie stąd. No dobra, no. Dajcie nam spokój i dajcie mi jedzenie. Dajcie nam wolność. No jak to nie, no zaraz umrę z głodu. No właśnie, ja to wszystko nagrywam, ja to wyślę na prawdziwą policję. No nie takie, tylko takie. A sam to zjedz. No, policjant. Ja nie jestem głodny, no. Ty się nie liczysz, ja nie jestem jakimś eskimosem, no. To nie jest fair w ogóle. Dobra, dawaj mi normalne, proszę o normalne jedzenie, no dobrze. Dobra, w sumie faktycznie, jak ładnie prosisz, żabka. Proszę, serio. Jedno. Ale co jedno? No, dzięki. Dobra, za dużo. Nie, rób tak, proszę. Dobra, oddam. Dobra, oddaję. Dajesz mi 6, oddaję 5, bo jedno zjadłem. Dobra. Jestem uczciwy. Zasługuję na szacunek. Dobra, dajcie mi porozmawiać. Dzisiejsza ocena, dobra, więc tak, no. Palion to jest ocena. Dobrze się zachowywał, chłopak. Piąteczka. No. A weź na początku się źle zachowywał, uciekał. Jak to źle? No, ale to nie dobra. Ale to nie dzisiaj było. No i coś tam kombinowałem. No i tak nigdy stąd nie wyjdą. Dobra. Najlepiej strzeżone więzienie na całym świecie, rozumiecie? Dobra, idźcie stąd już, bo mam was dość. Nara. Elo. Dobra, Palion, słuchaj, robimy to inaczej, bo to trzeba ugrać. No idź stąd, bzyku! No co, mnie nie ma tutaj, ja jestem celą. Idź stąd. Chodź. Robimy stary playsa, ale takiego pleca, że sobie nie zdajesz sprawy. No idź stąd! Wynoś się! Idź stąd! No. Prywatność, wiesz co to jest? Chcę się rozebrać. Nie. Mam do tego prawo. Idź stąd.
No i co, no nie podglądaj, no! No co, no co, ale ja nie słyszę was. Chcesz zaraz zabrać się, stąd. Musiałem się świlą. Co? Dobra. Patrz to, patrz to. Wszystko z pod ziemi wziąłem. Patrz to. Daj. A ja wiem, że można tam kliknąć, tak wiem, bo pomyślałem, że masz... Kurde, nie potrafię tego zrobić. I tak po prostu. Jak ty to robisz? O. Klikłem w to łóżko. Dobra, 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 i teraz patrz, i teraz to będzie nasz place i patrz, to tutaj. Będzie zapas. Ej, a tu też był zapas, kurde, ile tych pochodni. Dawaj, dawaj, stary, weźmy tego jukeboxa. Tego jukeboxa trzeba... To weźmy, żeby nie było podejrzane. Sorry, sorry. Czekaj, weźmy tego gdzie masz, daj ty łóżku tam, żebyśmy mogli przejść. Żebyśmy mogli przejść, bo ty masz wykuł. Miałeś wykuł. Daj tam, żebyśmy mogli przejść, dobra. I nie da się. O kurde. Ej, dobra, postawię tym razem dobrze, błagam, żeby się dało. Kurde. Nie! Ej, od tego... Nie! Nie, co ty zrobiłeś, stary? Ale mamy problem teraz, dobra. Ale nie dało się. Dobra, dobra, cicho, cicho to trzeba zrobić, cicho. O kurde, prawie zginąłem. Czekaj, cicho. Dawaj. Zjedz to. Cicho. Musi... O kurde. Cicho. No nie! Ej, dobra. Ej, ty. Dobra, no już wracamy. No przez przypadek, bo ciepło nam się zrobiło i chcieliśmy wyjść po prostu, no. Nie, wiecie co, tak być nie może. Nie, to jest skandal, to jest... Zaraz, czy to łóżko? Ej, co chodziło? No przemeblowanie robimy. No przemeblowanie robimy, no ale mamy dwa łóżka, przecież jak były, no. Tylko po prostu przemeblowanie, bo nam nie pasowało, bo z jukeboxem nie było słychać, no. Zresztą, co cię to obchodzi? No właśnie to mnie to obchodzi, że jesteście tutaj więźniami i jest to troszeczkę, nie wiem, widzisz sobie... Nie. Coś mi... Nie wiem, o co chodzi z tym? Ej! Coś mi... No nic wiem, tam nie ma, to... no Jezus, ja nic wiem, tam nie ma. Ja wiem, że niczego ma. Nie ma, nie, no ja wiem, że niczego nie ma, ale tak, na wszelki wypadek może... No, ale po co to, ale po co te kraty? No bo jakieś to, nie wiem, jakieś dodatkowe zabezpieczenie musi tutaj być, bo ja nie wiem, bo to jest jakaś, czekaj, czy coś tu się dzieje? No nie, no nic tam się nie dzieje, nic tam się nie dzieje, no! Co ty no robisz? Nie, w sumie normalna cela w sumie, macie rację. Co ty robisz, panie? Normalna cela to jest dla ciebie normalne? Dobra. To. Dobra, idziemy spać po prostu, ja tego już nie komentuję. A, tyk. Dobra, zamknij nas. No, dobra, no. Trzymajcie się, na razie. Wynoś się. Patrz. Rozwaliłeś pochodnie przy nim, nie rozumiem, stary. To jest najgorsze będzie jakim wiem, ale patrz to. Patrz, nie dotrzymamy, patrz do pieca, dobra. To jest jedno. A to jest jedno, patrz drugie. No nie gadaj, skąd to masz? No stary, z tego przejścia co tam było, no przecież ja to zebrałem to drewno, no. Aha, no nie są tak głupi. Jeszcze dwa drewno i mamy crafting, stary. Dobra, widzowie, no słuchajcie, no nasz pobyt w więzieniu się rozwija, jest coraz lepiej, mamy coraz więcej przedmiotów. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo akcja się rozwija cały czas. No i po prostu wpadajcie też na drugi mój kanał i na kanał od Pawła. Do usłyszenia, mordeczki. Siemano.